frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę wam miłego oglądania. Moi drodzy, poprzedni odcinek skończyliśmy sobie przed wejściem do piwnicy. Naszym zadaniem jest teraz dotrzeć do Wake'a, ale zanim to zrobimy, musimy przywrócić zasilanie w piwnicy tak, żebyśmy mieli prąd na posterunku i mogli otworzyć celę, w której siedzi Alan, także... Zaczynajmy, zobaczmy, co nas czeka w piwnicy. Jak na razie na wejściu mamy trupa policjanta, tak naprawdę agenta FBC, także robi się, no, dosyć nieprzyjemnie na wejściu. No dobra, sprawdźmy. O, proszę bardzo, już na wejściu możemy sobie otworzyć nożycami do prętów. I będzie dostęp do kolejnej skrytki, moi drodzy. Czy coś jeszcze jest oprócz tej skrytki tutaj? Sprawdźmy, jak ją otworzyć. Ojojoj, jakieś coś takie... Tak, potem tak. O kurde, jedynka jest tak... A cóż to jest? Co tutaj jeszcze mamy? Okej. Kurde, co to jest, moi drodzy? Tak pochylone, tutaj coś tak. Potem tak, gdzieś muszą być tutaj te symbole narysowane. No dobrze, przeszukajmy sobie dalej ten posterunek, może coś znajdziemy. Jeszcze rzut oka na mapę. Mamy tak, tu mamy przejście, szatnie. Dobra, wejdźmy sobie tu. Tu jakaś szafka, o, szybki zapis. Dobra, zapiszmy sobie. Pudełko na buty. Tutaj co mamy pochowane? Te wszystkie talizmany. Wynieśmy sobie ten. I dobra, na razie tyle. Nic tu nie ma, żadnej wskazówki do otworzenia tej skrytki. No niestety. Też się nic nie świeci, nie. Ojojoj. No dobra, będzie nieprzyjemnie. Mamy sporo rzeczy na wejściu. Sporo lekarstw, amunicji i wszystkiego. Będzie ciekawie. Dobra, zobaczmy. Oj, oj, oj. Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Już, już. Zaraz tam przejdę, tylko najpierw... No patrzcie, wracamy sobie na ten posterunek. Jak dawno nas tutaj nie było. Kolejna apteczka, o. Dobra, tu apteczka musi zostać. Tu mamy kolejne rzeczy. Wszystko pełne? Nie, amunicja się zmieści. Coś tu. Kolejna apteczka. To nam wejdzie. Zajrzyj do Casey'a. No tak, gdzie on jest? No to wygląda jak jakieś echo. Ale to przecież nie tutaj. Gdzie on jest? O, jest. Tak, pięknie jest. Co tu się stało? Wszystko gra? Tak. Ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine.
What's the situation on your end? Co się stało w hotelu? Profilowanie. O proszę. Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence. It's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Water turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story is changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story. Tak jest, już się z nim coś nie tak. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. Pięknie. Zabieramy bezpiecznik. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. O, czy on przeżyje? Dobra, ale najpierw sprofilujmy go sobie. No coś tu jest nie tak. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. No proszę, mam nadzieję tylko, że on faktycznie nie zginie. Byłoby bardzo szkoda go stracić. Dobrze, mamy bezpiecznik. Dowiedzieliśmy się troszkę, sprawdźmy co jest tu. Raport dotyczący urazu. Alex Casey, 22.18. Badany wydaje się być fizycznie osłabiony. Występuje pewna dezorientacja w zakresie świadomości, otoczenia i wydarzeń. Wstrząśnienie mózgu. Podobne objawy można było zaobserwować u osób przeistaczających się w cienie. Ekspozycja na działanie mroku wydaje się prawdopodobna, ale nie została potwierdzona. Obrażenia fizyczne minimalne, lekkie otarcia, możliwe niegroźne wstrząśnienie mózgu. 7.30. Dalsza obserwacja nie wykazała u badanego żadnych oznak zwiększonej agresji. Badany jest świadomy swojego otoczenia i zachowuje się racjonalnie. Proces postępuje zupełnie inaczej niż w przypadku innych ofiar. Przyczyny nietypowych wyników są nieznane. Ograniczona ekspozycja, naturalna odporność, intencjonalne działanie mroku wymaga dalszej obserwacji i testów. No proszę, czyli jest, tak jak stwierdziła Saga, jest pod wpływem mroku. Tylko co się z nim stanie dalej? No dobrze, tutaj co mamy? No tu jest to przejście kolejne, tak? Chyba tak, dobra. To teraz tak. Kurde, ale tutaj było straszna jatka. Dobra, gdzie teraz idziemy? Tu jest tak, tak, tam jest zamknięte, tu jest raca w składzie medycznym. Czekajcie, jeszcze tam. O nie, tam jest tak. Raca tutaj, tak. No i to. Okej, to tu jesteśmy na końcu. No dobrze. Ale patrzcie, no nie widzę tutaj żadnej wskazówki. O, jest tutaj ten bezpiecznik. Może teraz. Good news, bad news. Aha.
block now, but the shaded hostels that were in there. O, super. Thanks for the heads up. No dobrze. Co tu się? No tam, zaraz sobie tu przyjdą pięknie. Dawaj, dawaj, ładuj, ładuj. Dobra. Usza działa całkiem nieźle. O Jezu, możemy odzyskiwać jeszcze tam, tak. No cóż. Dobra, jak otworzyć skrytkę? Jak otworzyć skrytkę? Czy tu nie ma jakichś symboli na tych drzwiach? Może coś takiego? Tym tropem? Okej. A może, bo tak, jakbyśmy to rzucili... Nie, to ogień wywołało. Dwójka, raca. Co to jest? Wow, co to było? Wow, okej. O cholera. Dalej, ładuj, ładuj. Okej, okay. No nie, to jest to samo, co było przed wejściem do stoczni. Cholera jasna. Dobra, wow, 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 nie, 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 moi drodzy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cholera, dorwała mnie tutaj. Aj, aj, aj. Dawaj, dawaj. Gdzie ona jest? O, ładuj, ładuj, dajesz, dajesz. Chyba trzeba ją jeszcze tak. Rzućmy to. Pięknie. Czy to zadziałało? Tak jest. Ładnie, ładnie. Dobra, to było dobre. Okej, okay, wyleczmy się. Użyjmy sobie tego tak. Dobra. Odzyskajmy sobie trochę ekwipunku. Gdzie to jeszcze było? Tutaj mamy. Tak jest, kolejna raca. Tak, tak, ty tu czekaj, Alex. A ja sprawdzę, jak tam sytuacja na górze. Co to jeszcze jest? Dobra. Udało się. Zróbmy sobie szybki zapis. Okej. Nie mam pojęcia, jak teraz otworzyć skrytkę. Ej, ta woda. To było dobre. No nie wiem. A few minutes later. Okej, moi drodzy, właśnie wpadłem na pomysł, jak to otworzyć. To jest naprawdę bardzo proste, tylko nie pomyślałem o tym. Patrzcie, tutaj mamy jedynkę, więc mamy jedną kreseczkę. Tutaj tych kreseczek mamy raz, dwa, trzy, cztery. Czyli drugi kod, druga cyfra to będzie 4. Natomiast tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to moim zdaniem jest właśnie klucz do tego. Czy to jest takie proste? Oczywiście, że tak. No właśnie na to wpadłem, patrząc na to. Strzeż się kultu drzewa. No dobrze, dobrze. Proszę, jak fajnie. Super, bardzo mi się to podoba. Dobra, wracamy chyba na górę, no nie? To już mamy chyba wszystko ogarnięte. Tak, jesteśmy z powrotem, ale teraz jeszcze tak.
Moi drodzy, czy coś tu mamy jeszcze? Bo ja coś chyba ominąłem poprzednim razem. Ominąłem. Co ja ominąłem? Tak, już. Klucz do biura szeryfa. No przecież ja miałem klucz do biura. A poszedłem tam na dół. Patrzcie, co tu jest. Jaka piękna strzelba. Ale oczywiście kod do niej jest. Tak jest, musimy ją... Dobra, czy coś tu będzie do tego? Ala, na mojej powiązania z kultem. Podsumowanie. W 2010 roku pojawiły się doniesienia, że podejrzewane o zdolności... Parautylitarne. Pisarz Alan Wake zniknął w Cauldron Lake, znanej strefie progowej. 3 lata później federalni śledczy aresztowali w Nowym Jorku niewielką grupę osób, które dopuściły się serii morderstw. Morderstwa te naśladowały sceny śmierci pochodzące z twórczości Alana Wake'a. Przesłuchania morderców ujawniły, że widzieli w Wake'u jakiegoś proroka, nazywali siebie jego kultem i uważali jego powieści za święte księgi. Jako że Wake był wówczas zaginiony, mało prawdopodobnym jest, aby był w jakiś sposób osobiście powiązany z tym kultem, a przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Niedługo po zatrzymaniu nowojorskich kultystów w okolicy Cauldron Lake zaczęła działać organizacja znana jako Kult Drzewa. To właśnie tam zaginął Wake. To już druga organizacja, która określa się mianem kultu, a przy tym posiada fizyczny związek z Alanem Wake'iem, ponieważ działa w miejscu, w którym widziano go po raz ostatni. Postuluję, że nie jest to zbieg okoliczności i proszę o pozwolenie na sprawdzenie, co może łączyć Wake'a z kultem drzewa. Pełna propozycja dostępna jest pod sygnaturą 14545326. Okej. Okay. Obiekt badawczy WA03 nad Cauldron Lake w stanie Waszyngton został utracony. Przyczyna nieznana. Incydent został potwierdzony wizualnie przez agentkę Esteves. Gdy odwiedziła obiekt, żeby nawiązać kontakt z doktorstwem Marmont, szefami operacji w Lake House, z raportu wynika, że sam obiekt został zdemolowany, a podczas pobieżnego przeszukania nie udało się odnaleźć żadnych żywych pracowników. Dłuższe poszukiwania nie były możliwe z uwagi na aktywne ZO, które wymagało zaangażowania wszystkich dostępnych na miejscu środków. Nie ma możliwości przeprowadzenia śledztwa i izolacji obiektu z obecnym personelem. Proszę o wysłanie w trybie alarmowym grupy interwencyjnej i ratunkowej. Wydział śledczy nie dysponuje wiedzą o ostatnich badaniach lub projektach Lake House. Z uwagi na pogorszenie komunikacji i współpracy od czasu utraty kontaktu z kwaterą główną. Z tego powodu niniejszy raport nie pozwala ustalić przyczyn incydentu bez dodatkowego dochodzenia. Pełny raport z incydentu dostępny jest pod sygnaturą 92333215. Okej. Okay. Sprawdźmy wskazówki na tablicy. Wake i pstrykacz. STWS FBC zamknęło Wake'a w celi. Myślą, że jest jakoś powiązany z duchem mroku. Nie otworzymy drzwi do bloku więziennego, dopóki nie przywrócimy zasilania. No tak. To też już wiemy. Drzwi bloku zamknięte. Tak jest. Mamy jeszcze coś na temat kultu drzewa. Akta FBC wiążące działalność kultu z Wake'iem. Tutaj. Istnieje możliwość, że Wake jest powiązany z kultem, ale jeśli zgrzyt jest z nim identyczny, to może tu chodzić o dowolnego z nich. No właśnie. No właśnie, on sobie może tak wszystkim manipulować. Skrytki kultu. Bright Falls. Tak jest. Bright Falls kolejna. Zobaczymy, ile nam się udało ich wszystkich zebrać. Gdzie jeszcze brakuje? Proszę, okolice Bright Falls mamy wszystkie. Jeszcze nad Cauldron Lake jedna i w Watery jedna, czyli tam będziemy musieli sobie jeszcze przejść. Dobra. Rymowanki Bright Falls.
Rybowanki z Bright Falls, yes. Będą pewnie wszystkie. Tak jest. Tu nam brakuje dwóch dowodów. W Watery jeszcze trzy są. O kurde. Nad Cauldron Lake dwie i jeszcze jedna lalka. Dobrze, dobrze. Śniadaniówki z Casey'em. Bright Falls. O, tu pewnie będzie dużo nam brakowało. Skoro tak późno ogarnąłem, gdzie są wskazówki do tego. Tu jeszcze jedna, tutaj dwie i tutaj trzy. No dobrze, dobrze, dobrze. Ale tak się zastanawiam nad tym kodem do tej strzelby i tutaj mi coś... Nie wiem, jeszcze tutaj popatrzę może za czymś. O, coś tu może. Tu coś jest. Utrata pamięci, rewolucja dla mózgu. Mit o UFO i rzeczywistość. Część trzecia, oszuści i kłamstwa. Mit o UFO i rzeczywistość. Część druga. Pierwsza. O, proszę. Nie zapomnij. A to się równa 1, B to się równa 2, C to się równa 3, I to się równa 9, J0, K1, L2. No dobra, jak to teraz tutaj powiązać jeszcze? O, jak tu dużo jest. Nie wrzucajcie całej ryby do mikrofalówki, czym ja to... Okej. Okay. Maligan wisi mi 20 dolców i nie chce ich zwrócić. Sugeruję, żeby obciąć mu to z pensji razem z odsetkami i dodać te pieniądze bezpośrednio do mojej wypłaty. Zastępca szeryfa Thornton. Thornton nie pamięta, że spłaciłem ten dług, stawiając mu obiad kilka miesięcy temu. Nie słuchajcie go i zdecydowanie nie ruszajcie mojej wypłaty, bo przysięgam na Boga, pozwę was do sądu. Komputer w recepcji i skrzynka e-mail administratora nie służą do załatwiania osobistych kłótni i innych spraw pozasłużbowych. Pamiętajcie o myciu swoich kubków na kawę. Cześć ekipo. Poprzednim razem przegapiłem odprawę dotyczącą bezpieczeństwa podczas Deerfestu. Było coś nowego? Jak wygląda kwestia kontroli tłumu? Osoba, która wpisała bagnety w polu na sugestie, oczywiście żartowała, prawda? Prawda? O, zobaczymy. Rozumiem, że istnieje potrzeba trzymania osób aresztowanych pod kluczem, ale kto u licha jest tym ogarniętym paranoją wariatem, który zdecydował, że co drugie drzwi w naszym budynku mają zostać wyposażone w jakieś bzdurne, nowoczesne zabezpieczenia. To nie jest bezpieczne. Wystarczy, że padnie nam prąd i nie będzie się dało tego otworzyć. Ostrzegałem was już przed tym chyba z 10 razy. Nie miejcie do mnie pretensji, jeśli utkniecie tam w środku bez możliwości wyjścia na zewnątrz. Funkcjonariusz Copper. Co do tego kodu, tutaj patrzcie. Pierwsze, co mi się skojarzyło, no to przecież to jest komisariat FBC, prawda? Czyli mielibyśmy tak. Na drugim miejscu byłoby 2, na trzecim 3. No sprawdźmy, czy to będzie tak. 6, 2, 3. Co tu jeszcze inaczej może być? Okej, moi drodzy, teraz wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Tutaj te książki sugerują nam, patrzcie, mito UFO pierwszy i rzeczywistość, część pierwsza. I Quincy. I pierwsza litera to jest Q. A to by było tak naprawdę... Jeżeli tutaj mamy do 9, 9 i 0 potem, czyli potem przy 10 liczą się tylko te cyfry, które są drugie. Czyli przy, tak jak sobie policzyłem, to Q miałoby wtedy 7, czyli tu byłoby 7. Badstone to jest, no byłaby dwójka, bo to po prostu druga litera. I Westmore to będzie 23, czyli to będzie 3, czyli to będzie... 7, 2, 3. Blisko byłem z tym FBC, ale to niestety był zły trop. A teraz jak przeskoczę, to mi się otworzy. Proszę bardzo. Dobra, tylko teraz tak. Ja muszę sobie zamienić. Wrócę do pudełka. Kurde, że też nie zauważyłem tego na poprzednim odcinku. No ślepy jestem. Dała mi laska klucz do biura szeryfa, a ja poszedłem do piwnicy. Tak, pięknie. I to jeszcze korzysta z tej samej amunicji. No, super. Teraz to tak, kurde. Siwy dym, że tego nie odkryłem wcześniej. Dobra, podchodzimy do niej i sobie z nią pogadamy. A tu jest to, sprawdzaliśmy, tak. Jak się trzymasz?
hell of a time avoiding those Taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskula brothers in the cells as well. O, proszę. The cult of the tree. Don't let your guard down. Czy FBC może przysłać wsparcie? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. Pięknie, to mamy czym walczyć. The lake house. It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the shadow. No, pięknie. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Okej, zapamiętam to sobie. Dobra, no to co, wchodzimy do celu w takim wypadku. Saga! Saga! FBI, FBC, your government fucks all fucking this up for us! Oh, fuck you! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wait will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Dobra, dobra, na mnie pyskuj, kurde, dziadu jeden. No. Stul pysk. Dokładnie tak jest. Mamy stronę, atak na biuro szeryfa. Przewinę sobie, żeby nie było za dużo czytania. Dobra. Potem to sobie jeszcze ogarnę. Ale jeszcze tak. Ja pierdzielę, ile tu sprzętu jest, moi drodzy. No nie są byle jacy agenci. I don't have the key. I don't have the key. No to ładnie. A tu kto? Jest Alan Wake, moi drodzy. Witaj. Musimy porozmawiać. You told me yourself from the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. Chwileczkę, no chwileczkę. No mam pstrykacz. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Dobra, dobra, już. O! He's a fucking monster, Saga! Cóż tu się dzieje? O. Czyż to był zgrzyt? O, grubo. O, skubany, jaki mocny jest. The clicker. Fuck you. O cholera, nic z niego nie działa. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Oh, cholera. Come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the three... No, pięknie. The glowing FBC generator cubes. Ja pierdzielę, serio? W taki sposób mam to robić? Dobra. Rakietnica go trochę powstrzymuje. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj. A, haha, leci, leci. Nic nie działa. Cholera jasna. O, jest światło. Dawaj, dawaj. Nie można tego jakoś kierować? Ja pierdzielę. Ajajajajajajajaj. No
O. Krowa? Okej. Okay. Niezłe. Dobra, 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 dobra. Teraz może się uda? Aj, cholera jasna, jaki on mocny jest. No, potrzeba, tylko jak ja mam go zdobyć? Teraz. Dawaj, jest. O cholera. Taki jesteś cwany. O kurde, nie wziąłem sobie tej strzelby. Dobra, teraz. Dajesz. Jest. Ale akcja. Scratch was here. He'll be back. What the fuck do we do now? Koniec rozdziału. No to było mocne, moi drodzy. Ten zgrzyt ma naprawdę sporo do powiedzenia. Ja pierdzielę, co tu się właśnie wydarzyło? Dobra, lecimy dalej. Oj, coś czuję, że jesteśmy blisko końcówki tej gry. Atak Wake'a. Pomóż Kaysim, pomóż Esteves. No dobrze, dobrze. O, tamten nie żyje, no faktycznie. Porozmawiajmy sobie z nim. Ale go załatwił szybko. I'm sorry about your brother, Elmo. Jak was all hard. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect Watery and Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. No proszę, jak długo działa kult? Czyli to inaczej. Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Czemu polowaliście na Wake'a? Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger scratches the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. No niestety. No kurde, grubo się tu robi. Dobra, najpierw tablica dochodzeniowa. Wake i pstrykacz. Atak Wake'a. Zgrzyt próbował zabrać pstrykacz. Czy zgrzyt przez cały ten czas udawał Wake'a? Gdzie jest prawdziwy Alan Wake? Może nadal jest schowany, a czy schowany? Może on nadal jest w tym jeziorze tam, jak było po pierwszej części. Wake kontaktował się ze mną z Leża Mroku. Czyli on cały... No tak, przecież... No dobra, gdzie on jest? No przecież to jest
My gramy nim, jak jesteśmy w Leżu Mroku, czyli on nadal jest tam uwięziony, a Zgrzyt jest tutaj z Sagą. No tak, oczywiście. Co ja gadam, że nie wiem, gdzie on jest i jak to wygląda, skoro wiem. On jest tam uwięziony w tamtej części opowieści, a tutaj mamy Zgrzyta tak naprawdę, który się teraz ujawnił. Okej, dobra. Gdzie jest Wake? A założyłem, że coś dziwnego działo się z czasem, ale może sytuacja jest prostsza. Zgrzyt chciał tego, co Wake, pstrykacza. Mieli takie same cele. Może to znaczy, że Zgrzyt i Wake to jedno i to samo, albo to tylko zbieg okoliczności. No nie, to nie jest jedno i to samo. Dobra, teraz ma wszystko sens. Kult odkrywał w opętanych strony Wake'a i sądził, że to on był przyczyną. No tak. Kult myśli, że Wake odpowiada za opętanych. Wierzą, że to się skończy, jeśli go zabiją. Ilmo nigdy nie słyszał o Zgrzycie. No właśnie. No właśnie. A cel kultu. Tak. Kult nie współpracował z Wake'em ani Zgrzytem. Działali na własną rękę. Kult drzewo obierał za cele osoby zdeprawowane przez ducha mroku. Chcieli chronić swoją społeczność. No proszę. Dedukcja dostępna. Sprawa zamknięta. Jeszcze coś tu mamy. Zaraz tam wrócimy. O, fajnie się to teraz wszystko przedstawia. FBC przywiozą mocne reflektory do obezwładniania opętanych. Tak. The dark presence is vulnerable against bright light. No tak. To na później. Akt kontrafikcja, kult drzewa. Sprawa zamknięta. The cult of the tree is just the Cascella brothers. Slightly misguided solution to the taken problem. Kult drzewa prowadzony był przez braci Koskela. Byli swoistą strażą sąsiedzką zwalczającą opętanych. Nie są żadnymi zorczyńcami. Ha! Rytuał miał zabijać opętanych, a nie ich tworzyć. O kurde. Ciekawe. Kult miał służyć do zabijania opętanych. Jeszcze mi tu trochę brakuje. No dobra, fajnie, fajnie to teraz wygląda, no. O, to tylko drzwi, okej. Okay. Tak, jeszcze dedukcja, tam jest dostępna i profilowanie chyba, tak. Koskelowie, sprawdźmy sobie. Zabicie opętani. Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a taken on the shore. Call the gang Yakko. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the taken. We're on the same side. No tego się nie spodziewałem na samym początku. Kurczę, fajnie się to rozwinęło. If the cult is killing taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Yakko. A job half done isn't done at all. Nightingale became a taken because the Bookers interrupted their ritual. No proszę bardzo, dedukcja dostępna. Kurde, wszystko ma teraz sens. Nie, jeszcze, nie, jeszcze. Alan Wake. Tak. Wake escaped the dark place. Nie uciekł. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Maybe he always was. Cały czas Zgrzyt ich oszukiwał. Kurde. No dobra. Został przerwany. Rytuał kultu nie zniszczył Nightingale'a, ponieważ został przerwany przez Bookerów. No proszę. Fajnie się to teraz wszystko wyjaśnia, bo zacząłem coś rozumieć.
Nie, no nie było tak źle. Wake jest uwięziony w leżą roku, no. Ale to wiemy dobrze teraz. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Ja myślałem, że to co jest, jak gramy Wake'em, że to jest, nie wiem, jakoś oddzielnie, z jakoś wcześniej, czy coś takiego, a on jest tam cały czas po prostu uwięziony, a tu mieliśmy zgrzyta. Kurde, fajnie, fajnie, no. No dobra, to co, porozmawiajmy teraz z tamtą dwójką. Tu coś jeszcze mamy. Jeszcze jest ta rozmowa, nowe wybory? Tu coś mamy jeszcze, tak. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Szkoda go. No dobra. Teraz chyba już wszystko w tych wyborach. Tak jest. Wróćmy sobie tutaj. Jest Casey. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? So the Cult of the Tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Dokładnie, cała taka gra jest. Tak. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Heh, dzięki. Mam nadzieję, że przetrwa. I see what you did there. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. I had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wakes. I think he was always a monster. Always Scratch. Profilowanie. Okej, sprawdźmy sobie jeszcze. Zgrzyt. Scratch was pretending to be Wake. Manipulating me. What does he want from me? No. I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Okej, moi drodzy, jeszcze sobie wróćmy w takim razie do tablicy dochodzeniowej. Casey. Casey'a zaatakowało coś z twarzą Wake'a. Nie było żadnego Wake'a, to zawsze był zgrzyt. Casey myśli, że Wake to zgrzyt i że zawsze tak było. Zdecydowanie jest taka możliwość. Sprawy jeszcze, dobra. Pogadajmy jeszcze z agentką STS. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranormal object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? Okej, no troszkę źle oceniliśmy sytuację na początku, ale wiecie. Tak jak powiedział Casey, nic tu nie jest takie, jakby się wydawało na początku. The horror story is changing reality. It made it so my daughter died here. Even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work.
Late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Masz jakieś przydatne informacje? What I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. O, proszę. Okay. Thanks. Go team. Tak jest, teraz tak. Klucz do celi. Przeanalizuj pliki w zamkniętej celi. Okej. Okay. Dobra, przechodzimy sobie tam. Jeszcze zrobimy szybki zapis i lecimy do tej celi. Tam. Tutaj, tak. Tu są te super ściśle tajne dowody. Dobra, co my tu mamy? Zacznijmy od tego. The cult didn't trust Wake. Or is it Scratch? Wake isn't the first person the Dark Presence disguised itself as. Podsumowanie. Na podstawie szczegółowych przesłuchań świadków ZO-35 poczyniono dodatkowe ustania w kwestii mroku A-010 z zeznań, którzy byli obecni podczas ZO. Wynika, że kobieta znana jako Barbara Jager przebywała wówczas w Bright Falls. Jager to była aktorka i mieszkanka Bright Falls, która wraz z filmowcem Tomasem Zainem wyemigrowała tam z Finlandii. Jak wynika z raportu, utonęła w Cauldron Lake podczas cenzura ZO w 1970 roku. Zespół badawczy ustalił, że pojawienie się Jager można prawdopodobnie uznać za przypadek manifestacji mroku w ludzkiej postaci. Trwają badania dotyczące natury, związku pomiędzy mrokiem a psychofizycznymi sygnaturami, które może naśladować. Obecnie rozważane są następujące hipotezy. A. Mrok może manifestować się wyłącznie jako artyści lub osoby pośrednio związane z tworzeniem sztuki, które były fizycznie dostępne w określonej odległości od Cauldron Lake. Mrok może manifestować się jako dowolna osoba zamknięta, potrzebna definicja wewnątrz Cauldron Lake. Badania te są aktywnie kontynuowane. Wow, nieźle. Przejdźmy do tablicy teraz. Akta FBC. Duch mroku przybrał postać Barbary Jager. Nie, to tu? Tak. I need to know what information I can still trust. Dobrze, zanim przejdziemy tam, to jeszcze tutaj fabuła. Duch mroku żeruje na artystach oraz na ich dziełach. To nie tylko tekst. Muzyka, obrazy, film, fotografia karmi się wszelkimi przejawami ekspresji artystycznej. Dobrze. Teraz przejdźmy tutaj. Profilowanie. Zapytajmy Tora, co on sądzi o Wake'u. Wake told me the clicker would fix this. Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker to make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Okej, wiemy, że to nie są kłamstwa. Nie strony tablicy dochodzeniowa. Wróćmy do kolejnych dowodów. Teraz tu. The lake is a gateway to the dark place. Tak jest. Sytuacja 13 września 2023 roku, około godziny 19. Dopuszczalne normy przekroczyły odczyty zdalnej jednostki majorowej monitorującej Cauldron Lake, znaną strefę progową prowadzącą do wymiaru, z którego według teorii naukowców pochodzi A-040 mrok. Próby nawiązania kontaktu z obiektem badawczym FBC WA-03 kryptonim Lake House zakończyły się niepowodzeniem. Weryfikacja zdarzenia na miejscu jest niemożliwa. What the hell is a para-utilitarian? Para-utylitarysta, tak? Podsumowanie ustaleń.
Opis parautylitarność. Z raportów wynika, że przedmiot jest włącznikiem światła pochodzącym z kabla od lampy, przy czym kawałek urwanego kabla nadal z niego wystaje. Zeznania naocznych świadków sugerują, że przedmiot posiada zdolność zmieniania rzeczywistości w oparciu o cenzurę, kiedy używa go kompetentny parautylitarysta. Analizowanie działania tego przedmiotu w oderwaniu od oddziaływania strefy progowej w Cauldron Lake, regularnie generującej ZO w swoim otoczeniu, jest trudne, ponieważ wszystkie znane przypadki użycia go miały miejsce w pobliżu tej strefy. Bez dodatkowych danych nie będziemy w stanie potwierdzić, czy przedmiot wzmacnia oddziaływanie strefy, czy może zachodzi tu coś odwrotnego, lub jedno nie ma z drugim żadnego związku. Materiał nagrany z dr Hartmanem już po tym, kiedy stał się cenzura, ujawnił, że Alan Wake wyeliminował Barbarę Jager, prawdopodobnie fizyczną manifestację cenzura, umieszczając włącznik światła w jej klatce piersiowej i pstrykając nim. No to co było w pierwszej części gry. Potwierdziliśmy, że przedmiot został wykorzystany w 2010 roku, aby zmienić fikcję literacką w rzeczywistość. Patrz akta ZO35. Nie ma jednak jasności co do tego, jakim restrykcjom i ograniczeniom podlega ten fenomen. Wniosek. Istnieje możliwość, że włącznik światła to OM, ale zespół nie był w stanie jednoznacznie zaklasyfikować go w oparciu o relacje z drugiej ręki. Zaklasyfikowanie przedmiotu i precyzyjne ustalenie efektów jego użycia wymaga przeprowadzenia prawidłowych badań i testów. No dobrze, tablica dochodzeniowa po raz kolejny. Akta FBC na temat pstrykacza i jego paranormalnych cech. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Czyli to jest nasz zamiennik na rzeczywistość, parautylitarysta. Cóż za słowo. Akta FBC na temat możliwości włącznika światła pstrykacza. Z tekstu wynika, że Wake użył już wcześniej pstrykacza, żeby zamienić rzeczywistość. Akta FBC na temat Cauldron Lake, strefa progowa do innego wymiaru. Tu tak. Wake jest w Leżu Mroku, a Cauldron Lake to jego strefa progowa. No, zgadzałoby się. Czy to wszystko stąd już? Więcej dowodów nie mamy? Chyba tak. Chyba to już wszystkie. Tutaj siedział zgrzyt. No dobrze. Rozmowa, nowe wybory. Zróbmy jeszcze szybki zapis i wypytajmy ją. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranormal item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Dedukcja dostępna. Wymyśl nowy plan. O. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No, Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Tak, nie ma sensu. Dobra, jeszcze raz, tablica dochodzeniowa. Że posiada moc. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Torn, no tak. Stuff. Maybe he can help.
David i ja zrobiliśmy sobie przerwę. Przeprowadziłam się z Logan do Watery. Zakończono. I know what is real and what isn't. A megalomaniac writer can't make me doubt that. I have more family than I even knew. And I need to protect them all. Investigating the story's lies led me to a family I didn't know I had. Or was finding them part of the story too. Maybe it doesn't matter. Opowieść Wake'a stworzyła dla mnie surrealistyczne i zatrważające alternatywne życie. Ale czegoś się jednak dowiedziałam. Mam korzenie w tym miasteczku. No tak, teraz się tego dowiedzieliśmy. Dobra. Profilowanie kolejne. Wróćmy do Tora. Jak uratować Wake'a? Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. The clicker can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art, they can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. O proszę, to będzie bardzo ciekawe. Wróćmy do tablicy ponownie. Sprawy, ale dzisiaj długo w tablicy siedzimy. Długi odcinek chyba będzie. Tak, każdy może. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Okej, no to mamy plan. Spróbuję użyć pstrykacza nad Cauldron Lake do wyciągnięcia Wake'a z leża mroku. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. Okej, moi drodzy, z tego co wiem, jeśli przejdziemy teraz dalej, porozmawiamy o tym planie, to przejdziemy już do końcowej części gry. Także na tym etapie na razie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mieliśmy w końcu odcinek, który wyjaśnił nam bardzo wiele spraw. Wiemy już, kim tak naprawdę są członkowie kultu, kim jest sam kult. Bardzo dużo historii nam się tutaj wyjaśniło. Kim tak naprawdę jest Wake, który tutaj był, że to jest zgrzyt, że prawdziwy Wake jest nadal w leżu mroku. Także co, zanim przejdziemy sobie do końcówki naszej gry, porobię jeszcze dodatkowe rzeczy, których nie zrobiłem. Zrobię taki dodatkowy odcinek właśnie z takich wszystkich pobocznych miejscówek, z wszystkich rzeczy, których jeszcze nie zebrałem i potem już po tym odcinku zrobimy sobie finał gry. Także jeszcze raz dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i słyszymy się na kolejnym, przedostatnim, wydaje mi się, już odcinku. Trzymajcie się wszyscy, hej, hej.